Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu cyklu Radość mimo trudności. Jak mogliśmy zauważyć w czasie każdego wykładu, dotykamy innego aspektu, który przyczynia się, czy może przyczynić się do wzrostu poziomu radości w naszym życiu. I dzisiaj, jak zmienić się na lepsze? Kto chciałby zmienić się na lepsze? Widzę, że prawie wszyscy. Na pewno próbowaliśmy to nieraz zrobić i nie wszystkim nam to się udało i udaje. I dlatego dzisiaj chciałbym przedstawić trzy wypróbowane sposoby, jak zmienić się na lepsze. Takie sposoby, które stosuje Bóg, który wie najlepiej, jak możemy się zmienić na lepsze. I w tym dziele Bóg wykorzystuje trzy sposoby. Po pierwsze, Bóg posługuje się do tego Pismem Świętym, które zawiera Jego Słowo. Jest to Słowo Boże, nie jest to zwykła księga. O Piśmie Świętym czytamy w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 2-3 rozdział, wiersz 16 i 17. Jest to jeden z moich ulubionych tekstów, który mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc czytamy tutaj, że Pismo Święte jest natchnione przez Ducha Świętego i jest użyteczne do poprawy charakteru człowieka. Także jeśli człowiek chce się zmienić na lepsze, to powinien studiować Pismo Święte. Także Bóg posługuje się Pismem Świętym, aby nas zmienić, posługuje się Duchem Świętym i posługuje się okolicznościami. Zwłaszcza jeśli człowiek nie jest skory do tego, żeby zainteresować się Pismem Świętym i nie chce poddać się wpływowi Ducha Świętego, wtedy są konieczne okoliczności, żeby nas zmienić. Zacznijmy od Pisma Świętego. Pewien filozof zgubił się w odludnej części świata. To była wyspa, na której mieszkali jeszcze do niedawna kanibale. I dlatego ucieszył go widok tubylca siedzącego przy ogniu. Tak z daleka go zauważył, ale zmartwił go widok dużego kotła nad tym ogniem. Bo pamiętał, że tam jeszcze do niedawna jedzono ludzi. Ale tak podkradł się trochę bliżej i stwierdził, że ten tubylec czyta książkę. I pomyślał sobie, człowiek czytający książkę nie może być przecież kanibalem. No i to go ośmieliło i podszedł, żeby się przywitać. Tubylec zaprosił go, żeby zasiadł przy ognisku i wtedy zobaczył, że ten tubylec czyta Pismo Święte. I ów filozof postanowił go pouczyć. Powiedział do niego, człowieku, ta wiedza na nic ci się nie przyda, bo nasza cywilizacja już dawno odstawiła tę księgę do lamusa. Na co ten tubylec odpowiedział tak. W takim razie dobrze, że ta cywilizacja tu nie sięga, bo gdyby nie ta księga, to byłby pan teraz w tym kotle. Tak, drodzy, mogę powiedzieć po samym sobie, że Bóg używa Pisma Świętego, żeby zmienić ludzi, a nawet żeby zmienić całe narody. I możemy to w historii zobaczyć. Możemy zobaczyć, że narody, które w przeszłości przyjęły Pismo Święte jako podstawę swojej cywilizacji, swojej kultury, do dzisiejszego dnia czerpią z tego korzyści. Chociaż już te współczesne pokolenia nie są tak żywo zainteresowane Bogiem i Pismem Świętym, jak to było w przeszłości, jak ich przodkowie. Na przykład Holendrów, Skandynawów, Amerykanów. Tak, to są cywilizacje zbudowane na Biblii, ale które już odeszły od niej, ale mimo to musimy obiektywnie stwierdzić, że do dzisiejszego dnia te państwa czerpią korzyści z tego i stoją na wysokim
poziomie. Także Pismo Święte potrafi zmieniać ludy, potrafi zmieniać ludzi, potrafi zmieniać całe narody i jeśli pragniemy zmiany na lepsze, to czytajmy Pismo Święte, ale czytajmy je z modlitwą. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci zmieniły się na lepsze, zachęcajmy je do lektury Słowa Bożego. Jeśli pragniemy mieć przyjaciół wśród naszej rodziny, wśród naszych sąsiadów, też zachęćmy ich, czy sprezentujmy im Pismo Święte. Człowiek jest tym, czym się karmi. Tak fizycznie, jak i również duchowo. A więc to, co człowiek czyta, co ogląda, o czym rozmyśla, to kształtuje jego charakter. Dlatego powinniśmy czytać to, co jest zdrowe, najzdrowsze, natchnione jest Pismo Święte. I Pismo Święte jest księgą, która zawiera dobrą nowinę. Prawda? Jeśli karmimy się dobrą nowiną, będziemy odporni na zło. Jeśli nie karmimy się dobrą nowiną, to świat nas zarzuci złą nowiną. Bo wszędzie, gdziekolwiek nie spojrzycie, nie obejrzycie się, nie włączycie wiadomości, tam prezentowana jest jaka nowina? Zła, prawda? Pan Jezus powiedział, to jest Ewangelia według Mateusza, 4 rozdział i wiersz 4, to było na początku Jego służby, kiedy był kuszony, zanim rozpoczął swoją służbę mesjańską, Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pan Jezus mówił to o Słowie Bożym, mówił to o Piśmie Świętym. Ile razy dziennie spożywamy posiłek? Przeważnie 3 razy, prawda? Ale, a ile razy studiujemy Pismo Święte? Ile razy rozmyślamy nad Słowem Bożym? To zdanie Jezusa powinno nam dać dużo do myślenia. Czym się karmimy, tym jesteśmy. A żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy bombardowani złą nowiną. Także tym bardziej w naszych czasach powinniśmy się trzymać Pisma Świętego, rozmyślać nad nim, czytać je regularnie, studiować je i czytać książki, które są oparte na Biblii. Jako student jeszcze w Krakowie i później w Stanach Zjednoczonych dorabiałem sprzedając książki na ulicach. I od czasu swojego nawrócenia zawsze też dbałem o to, żeby mieć książki, które wywyższają Biblię, które oparte są na biblijnych pryncypiach i żeby również mieć w sprzedaży Pismo Święte. A to często prowadziło z ludźmi do rozmów o Bogu. I nie jeden z naszych rodaków skarżył mi się, że ma słabą wiarę. Ale kiedy pytałem, czy regularnie czyta Pismo Święte, odpowiedź prawie zawsze brzmiała, że nie. Albo kręcił głową. No bo dwie prace, bo to, bo tamto. Zauważyłem, że ludzie, którzy nie mają czasu na regularną lekturę Biblii, mają problem z wiarą. Dlaczego? Dlatego, że wiara jest z czego? Apostoł Paweł napisał, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Apostoł Paweł napisał, że wiara jest z czytania Pisma Świętego. On napisał o słuchaniu. Dlaczego? Bo w pierwszym wieku, jeśli w całym kościele była jakaś jedna księga biblijna przepisana ręcznie, to było dużo. Także te listy apostoła Pawła, te Ewangelie, one krążyły od kościoła do kościoła i były czytane i reszta słuchała, bo nikt nie miał w domu całej Biblii, tak jak my obecnie mamy, prawda? Dlatego pisze o słuchaniu. W tamtych czasach się słuchało Słowa Bożego, a my dzisiaj możemy czytać, mamy dostępne je. Nie zawsze tak było. Jeszcze ja pamiętam czasy, gdzie naprawdę trzeba się było nachodzić, żeby znaleźć Pismo Święte w Polsce, w czasach komunistycznych. Nikt nie wydawał pisma praktycznie. A dzisiaj jest ono łatwo dostępne. Mamy nawet kilka różnych przykładów Pisma Świętego. I wiara, jak czytamy, jest ze Słowa Chrystusowego, ze Słowa Bożego. Wiara pochodzi z Pisma Świętego. Na nim powinno się opierać. Mówię o zdrowej wierze.
bo też są różne rodzaje wiary. Ale jeśli chcemy mieć zdrową wiarę, to tu jest źródło, o którym czytamy, że jest natchnione, że jest sprawdzone. I Bóg powiedział, to są słowa zapisane w księdze Jozuego, pierwszy rozdział, wiersz 8. Bóg powiedział, niech ta księga prawa będzie zawsze na twoich ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystkiego, co jest w niej napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. A więc Bóg mówi, jeśli chcesz postępować roztropnie, czyli mądrze, i jeśli chcesz mieć powodzenie, czyli sukces w życiu, to co? To rozważaj Słowo Boże i stosuj je w swoim życiu. Żyj według jego zasad, a wtedy ci się powiedzie. Pismo Święte, drodzy, buduje wiarę, buduje charakter i też nastawia pozytywnie, ponieważ Biblia zawiera dobrą nowinę. Opowiem wam pewną historię. Był młodzieniec, który ukończył szkołę średnią z bardzo dobrymi ocenami. Starał się, bo ojciec przyobiecał mu używany samochód. Jak to jest w Stanach Zjednoczonych w zwyczaju, kiedy dziecko kończy high school, czy najpóźniej college, to rodzice kupują mu samochód, ponieważ tutaj w Stanach Zjednoczonych trudno jest się obejść bez auta. Tu często nie ma nawet chodników. Tu się wszędzie jeździ samochodem, tak jak kiedyś się tu jeździło wszędzie konno. Także samochód jest nieodzowny. I pojechali razem ze swoim ojcem poszukać odpowiedniego dla niego samochodu, który byłby w dobrym stanie. I znaleźli taki, który przypadł do gustu i ojcu, i synowi. Ale jakież było wielkie rozczarowanie tego młodzieńca, kiedy wieczorem ojciec zamiast upragnionego czeku na ten samochód, na kupno tego auta, wręczył synowi nowe Pismo Święte. Ten chłopak tak bardzo liczył na auto, że rozeźlony odłożył tą Biblię na półkę w swoim pokoju, spakował rzeczy i odjechał bez pożegnania. I nigdy już nie zobaczył swojego ojca, ponieważ jego ojciec zmarł niespodziewanie niedługo potem. I kiedy ten młody człowiek przyjechał na pogrzeb, przy okazji poszedł do swojego pokoju, żeby zabrać resztę rzeczy i wtedy wpadła mu w oko ta Biblia, którą dostał od ojca. Teraz ją zdjął z półki z takim uczuciem rozrzewnienia i sentymentu. Wziął ją do ręki i otworzył i wtedy coś z niej wypadło. I schylił się i podniósł czek bankowy. I data na tym czeku zgadzała się z dniem, w którym oglądali to auto, a suma na tym czeku pokrywała się z kwotą, z kosztem tego samochodu. Jakżeż mu było przykro. Utracił błogosławieństwo w postaci samochodu, który miał mieć, ale przede wszystkim stracił kontakt ze swoim ojcem przez to, że odrzucił jego dar. Drodzy, nie idźmy za przykładem tego młodzieńca. Niech Pismo Święte nie zbiera kurzu na półce w naszym domu, ale czytajmy je regularnie, czytajmy je z modlitwą, próbujmy zastosować w życiu te rady, które zawarł w nim Bóg. Jezus powiedział takie słowa, one są zapisane w księdze Apokalipsy, to jest księga Apokalipsy, pierwszy rozdział i wiersz trzeci. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Tak jak już wyjaśniałem, Jezus mówi, błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają, bo w starożytności pismo było tak rzadkie, że można jedynie było słuchać. Nikt praktycznie nie miał swojego własnego, tak jak to dzisiaj jest. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że błogosławiony, który czyta, prawda, i ci, którzy czytają i zachowują, ale zauważmy, że i zachowują to, co jest w nim zapisane.
A więc jeśli pragniesz duchowego wzrostu, jeśli pragniesz pozytywnej zmiany, to co? Studiuj Pismo Święte w pokorze, z modlitwą. Dlaczego modlitwa jest konieczna? Ja znam wielu teologów, którzy są ateistami. Nawet duchownych, którzy są ludźmi niewierzącymi. Oni nie czytają Pisma Świętego z modlitwą. Oni je czytają jako źródło. Takie samo jak inne starożytne źródła. Ale Pismo Święte nie jest taką samą księgą jak wszystkie inne. Nie tylko dlatego, że jak wiemy za sprawą nauki jest najbardziej wiarygodnym i rzetelnym historycznie starożytnym źródłem, ale dlatego, że jest natchnione. Także potrafi zmienić człowieka i tak jak wspomniałem, nawet potrafiło zmienić całe narody na lepsze i wiele, wiele milionów ludzi. Ale do tego jest potrzebna modlitwa, bo przez kogo zostało Pismo Święte natchnione? Przez Ducha Świętego, prawda? A w związku z tym drugi punkt. Modlimy się o prowadzenie Ducha Świętego w czytaniu Pisma Świętego. Także Bóg posługuje się Pismem Świętym, żeby nas zmienić i Duchem Świętym. Ktoś kiedyś mnie zapytał, skąd moja pewność, że Bóg istnieje. No, mógłbym powiedzieć, że byłem kiedyś ateistą i teraz jestem wierzącym, bo Bóg dotknął moje życie i jest w moim życiu i mam dowody Bożego prowadzenia. Ale powiedziałem tak. Był pewien chłopiec z latawcem i trzymał ten latawiec na długiej, długiej lince. I ten latawiec, ze względu na sprzyjające warunki, unosił się tak wysoko, że już go nie było widać gołym okiem. I pewien przechodzień zapytał tego chłopca, skąd ty, chłopcze, masz pewność, że ten latawiec wciąż jest jeszcze w górze? A ten chłopiec odpowiedział mu na to, że wie, ponieważ od czasu do czasu czuje pociągnięcie sznurka. I jeśli modlimy się i prosimy o prowadzenie Ducha Świętego, to będziemy mieli pewne doświadczenia, które pozwolą nam doświadczyć obecności Ducha Świętego. I powiem wam, że również i czytając Pismo Święte, kiedy się czyta je z modlitwą, to pewne teksty aż rzucają się w oczy. Bóg przemawia do nas przez pewne teksty. Jeśli czytamy Biblię właśnie w taki sposób, z pokorą, z modlitwą. I z Duchem Świętym jest tak jak z tym latawcem. Jezus powiedział o Duchu Świętym, to jest Ewangelia według Jana, 3 rozdział, wiersz 8. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. I tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. A Duch Święty, jak powiedział Jezus, przekonuje o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Także bez tego przekonania nie ma zbawienia. Jeśli Duch Święty nas nie przekona, że jesteśmy grzeszni i że potrzebujemy Zbawiciela, no to nie możemy być zbawieni. Jeśli Duch Święty nas nie przekona o sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, której potrzebujemy do zbawienia, bez której nie możemy być zbawieni, bo z uczynków nie będzie zbawiony nikt, ponieważ jak czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Także Duch Święty jest tym, który nas przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości Jezusa i który nas nawraca. Bo nawrócenie to nie jest jednorazowy akt, ale nawrócenie to jest proces. Słowo nawrócenie w języku greckim w Nowym Testamencie to jest słowo metanoia. To słowo metanoia oznacza zmianę umysłu, zmianę serca. I do tego właśnie sprowadza się działanie Ducha Świętego, do zmiany naszego myślenia, do zmiany naszego serca. Ale musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego. Musimy zaprosić Ducha Świętego, musimy modlić się, żeby Bóg nam go udzielił. Bo prawo Boże, które również jest zawarte w Piśmie Świętym, jest pożyteczne.
ponieważ prawo Boże wskazuje na to, co mamy zmienić. Jest jak lustro, prawda? Niektórzy mówią, a prawo Boże już jest nieaktualne, niepotrzebne. No to tak jakby człowiek wziął i wyrzucił wszystkie lustra ze swojego domu, już nie są mu potrzebne. Nie, prawo Boże jest potrzebne, jest aktualne, bo pokazuje nam, gdzie jesteśmy brudni, gdzie nam nie dostaje. Ono nas motywuje do tego, żeby przychodzić do Chrystusa i wyznawać nasze grzechy i przyjąć Jego sprawiedliwość. Ale czy prawo Boże samo w sobie zmieniło kogokolwiek? Prawo nie zmienia, prawda? Zmienia Duch Święty. Także Bóg daje, jak czytamy, chcenie i wykonanie przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł napisał w tym liście do Filipian, który studiujemy, który jest tym listem o radości, napisał, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. My sami od siebie możemy zaciskać zęby i postanawiać sobie zmienić się na lepsze i wielu tak czyni, ale zwykle te postanowienia nie trwają dłużej niż parę dni po Sylwestrze. Chociaż są ludzie, którzy mają silną wolę i w niektórych rzeczach potrafią sobie postanowić, ale w przypadku większości tak nie działa. Ja kiedyś paliłem papierosy. Wypalałem około jednej paczki dziennie, paliłem kilka lat i byłem uzależniony i miałem tego dosyć, ponieważ jednocześnie też grałem w piłkę i widziałem, że moja kondycja już nie jest taka, jaka była. Dla mnie to było przykre. Andrzej może potwierdzić, że byłem bardzo dobrym napastnikiem. W każdym meczu strzelałem bramki, ale później już mi było trudno wytrzymać tempo, ponieważ papierosy to jest taka wolna forma samobójstwa. I dwukrotnie próbowałem rzucić to palenie i sobie pomyślałem, rzucę w Sylwestra, to wtedy może wytrzymam. No i po dwóch tygodniach jednak wróciłem z powrotem do nałogu. Aż kiedy poznałem Pismo Święte, kiedy poznałem biblijne proroctwa i stwierdziłem, że Bóg istnieje i miałem też pewne doświadczenia, pomodliłem się z pewnym człowiekiem, który mi pomagał te rzeczy poznać i pomodliłem się, żeby Bóg mi dopomógł rzucić ten nałóg. I tego samego dnia, myśmy mieszkali wtedy razem z Andrzejem tu obecnym, a Andrzejem Mikołajczykiem w jednym akademiku, w jednym pokoju mieszkaliśmy. No i on też palił papierosy i też myślał o tym, żeby rzucić, bo już nam to kolidowało z tym, co poznawaliśmy w Piśmie Świętym. I mówię do niego, słuchaj, no to pomódlmy się razem, tak jak tamten człowiek pomodlił się ze mną, tak ja się pomodliłem z Andrzejem swoimi słowami, żeby i on rzucił to palenie. I proszę sobie wyobrazić, że zniszczyliśmy wszystkie papierosy, jakie mieliśmy w swoim pokoju. Od tego czasu minęło ponad 30 lat i ani jednego papierosa nie wzięliśmy do ust. Andrzeju, mówię prawdę? Jeśli tak, to podnieś rękę. Okej, Andrzej przyznaje. Taka jest prawda. To był rezultat modlitw. Wcześniej próbowaliśmy rzucić palenie na swoją rękę, własną wolą i to nam się nie udawało. Mieliśmy za słabą wolę. Nie mówię, niektórzy ludzie mają taką wolę, że potrafią, ale większość ludzi uzależnionych nie potrafi tego sama zrobić. Bóg potrafi i taka jest, drodzy, różnica między rzuceniem nałogu na własną siłę woli licząc, a rzuceniem nałogu z pomocą Ducha Świętego. I to działa również i w innych płaszczyznach naszego życia. Spróbujcie tego. Uklęknijcie w pokorze, szczerze, poproście Ducha Świętego o pomoc w rzuceniu tego czy tamtego, o czym wiecie, że jest złe, że jest niekorzystne dla was. Czy polegamy na Bogu, czy polegamy na sobie? Jeśli polegamy na sobie, to często jest tak, że jesteśmy jak łódź z pilotem automatycznym. To znaczy, kiedy pilot jest automatycznie włączony w łodzi, to możemy skręcić ster siłą, ale po jakimś czasie on wróci z powrotem
do kursu, ponieważ pilot jest włączony. I to jest właśnie trochę tak, jak większość z nas próbuje rzucić jakieś złe nałogi, czy zmienić się własnymi siłami. Po jakimś czasie niestety to wraca. Bo polegamy na sobie. Nie polegajmy na sobie, polegajmy na Bogu. Jak to rozpoznać, czy polegamy na sobie, czy polegamy na Bogu? Wystarczy spojrzeć i zwrócić uwagę na to, o co się modlimy. W sprawach, o które się modlimy, polegamy na Bogu. Natomiast w pozostałych sprawach polegamy na sobie. Tak jest. Pewien duchowny zapytał małego chłopczyka, czy modli się codziennie. A ten chłopczyk odpowiedział, nie, bo czasem niczego nie potrzebuje. Nie bądźmy, drodzy, jak to dziecko, żeby przychodzić do Boga i prosić o pomoc, jak trwoga to do Boga dopiero, prawda? Ale módlmy się częściej, módlmy się regularnie i módlmy się w duchu dziękczynienia, w duchu wdzięczności. Nie jedynie prosić o to, o tamto, tylko okazać Bogu też i wdzięczność. Bogu to sprawia radość, tak jak rodzicom sprawia radość, kiedy dzieci okazują wdzięczność, a nie jedynie domagają się ciągle czegoś od nas. Oczywiście rodzic będzie starał się dziecku dać to, co jest dobre, ale przyjemnie jest usłyszeć słowo wdzięczności, usłyszeć dziękuję i taka postawa powinna nas cechować jako ludzi wierzących. Powinniśmy to rozumieć, że Bogu też powinniśmy dziękować, powinniśmy okazywać wdzięczność. Oczywiście nie oznacza to, że musimy co chwila upadać na kolana. Oczywiście postawa modlitwy, jeśli to jest tylko możliwe, powinna wyrażać szacunek, a więc lepiej jest stać albo uklęknąć przed Bogiem, ale czasem jedziemy gdzieś, czy spacerujemy i jest potrzeba modlitwy. Nie wzdragajmy się przed tym, bo Bóg nie jest legalistą. Nie jest nigdzie napisane, że musimy stać albo musimy klęczeć, żeby się pomodlić. Czasem ludzie są w takich sytuacjach, gdzie nie ma możliwości, żeby stanąć czy uklęknąć. Jest tylko czas na westchnienie o pomoc, prawda? O ratunek. I postawa ciała, która wyraża pokorę i szacunek podczas modlitwy, jest wskazana, ale jeszcze ważniejsza jest postawa serca. Czy serce jest pokorne, jest szczere. Także w modlitwie też liczy się intencja, jaką mamy w swoim sercu, a nie elokwencja. Apostoł Paweł zapewnił, że Duch Święty przekaże nasze modlitwy Bogu najbardziej odpowiedniej formie. Także nie starajmy się koniecznie mówić do Boga jakimiś poematami albo jakimiś pacierzami. Możemy mówić swoimi słowami i czytamy, apostoł Paweł pisze, że Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty przekazuje te nasze modlitwy w sposób najlepszy. Także nie truskajmy się tym, że może nasze modlitwy są jakieś takie bardzo proste, niewyszukane czy nieelokwentne. Najważniejsza jest szczerość naszego serca. I lepiej, żeby to były nasze własne słowa. Pan Jezus powiedział, żebyśmy nie byli jak poganie, którzy klepią pacierzy. W niektórych krajach na Dalekim Wschodzie to nawet posunięto się tak daleko w tym, że mają takie rolki albo takie kółka z modlitwami i kręcą nimi i te modlitwy są w ten sposób powtarzane wielokrotnie. Pan Jezus powiedział, żebyśmy nie byli wielomówni jak poganie. A więc nie mamy powtarzać tych samych pacierzy w kółko. Co się dzieje, kiedy powtarzamy jeden pacierz? Nasze myśli po jakimś czasie ulatują i my mówimy te same słowa, a nasze myśli są zupełnie gdzie indziej.
Lepiej jest pomodlić się swoimi własnymi słowami, wiedząc, że Duch Święty przekaże to Bogu w najodpowiedniejszej formie, niż powtarzać pacierze, a w tym czasie nie wiadomo, gdzie są nasze myśli, prawda? I wreszcie, zwłaszcza kiedy nie chcemy zmienić się poprzez studiowanie Słowa Bożego, poprzez podleganie wpływowi Ducha Świętego, to Bóg sięga do okoliczności, żeby zwrócić naszą uwagę i czasami do trudności, do różnych doświadczeń, właśnie po to, żeby nas zbawić, żebyśmy nie byli zgubieni. Ale to oczywiście nie znaczy, że każda trudność, czy każdy zły zbieg okoliczności, czy każda choroba jest dziełem Boga, ponieważ źródłem przeszkód może być nasza głupota, może być przypadek, może też być i diabeł, prawda? Jeśli jednak powierzymy stery życia swojego Bogu, to On potrafi obrócić nawet trudności w radości, nawet przeciwności w korzyści. Nawet naszą głupotę i nasze złe wybory Bóg potrafi obrócić ku dobremu, jeśli co. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian 8:28, to jest jeden z moich ulubionych tekstów biblijnych, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc jeśli jesteśmy szczerzy w naszym stosunku do Boga, to Bóg potrafi obrócić ku dobremu nawet naszą głupotę, nawet nasze złe wybory, nawet trudne doświadczenia i nawet przykrości czy złości, które czynią nam inni, tak jak w przypadku apostoła Pawła. Wiele krzywd i złego spotkało go ze strony ludzi, ale Bóg obrócił to wszystko ku dobremu. Nawet to jego aresztowanie obrócił ku dobremu, bo on w tym Rzymie był w stanie dotrzeć z Ewangelią nawet na dwór cesarza i tam się nawrócili ludzie. Wiemy o tym z historii. Dzięki jego prześladowaniu, dzięki jego aresztowaniu. Kto by pomyślał? Bóg potrafi. Jeśli Bogu ufamy i zawierzymy nasze życie, to Bóg potrafi obrócić ku dobremu nawet trudne doświadczenia. Także nie obawiajmy się też przeciwności, nie obawiajmy się opozycji, jeśli robimy to, co słuszne, bo nawet kiedy wszystko wydaje się być przeciwne, to pamiętajmy, że latawiec, żeby się mógł wznieść w górę, to potrzebuje jakiego wiatru? Przeciwnego, prawda? Samolot też. Samolot startuje pod wiatr najlepiej. Pamiętam pewien człowiek, który był takim jakby drwalem i tam, gdzie ścinano drewno i spuszczano je na wodzie, on był tym, który segregował dwa rodzaje drewna. To bardziej szlachetne, które nadawało się do najbardziej szlachetnych celów i uzyskiwało najwyższą cenę, i pospolite drewno. I ktoś go zapytał, jak on rozpoznaje te pnie, które są do jakich celów. A on powiedział tak, że drewno, które rosło w dolinie, a więc było zabezpieczone przed wiatrami, przed wichurami, to drewno jest pospolite. Ale powiedział, że to drewno, które pochodzi z drzew rosnących na skarpach, gdzie było smagane przez wiatry, to drewno ma dużo ładniejszą strukturę, dużo ładniejszy deseń. Jest też bardziej wytrzymałe. I to drewno jest przeznaczane na szlachetniejsze cele. I podobnie jest w życiu, drodzy. Bóg dopuszcza też pewne trudności i przeciwności, żeby one nas hartowały, żeby one nam pomagały rozwinąć dobry charakter. Więc nie narzekajmy, kiedy przechodzimy przez trudności. Okazujmy postawę wdzięczności, bo jak czytamy, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują.
Jest jeszcze taki tekst z listu Jakuba w Nowym Testamencie, na który warto zwrócić uwagę, bo jest bardzo a propos tego, o czym teraz mówimy, a więc mówimy o okolicznościach, które Bóg wykorzystuje, żeby kształtować nas, nasz charakter. A mianowicie, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A więc Jakub zauważył, że doświadczenia, one wypalają w nas lepszy charakter. Tak jak ktoś, kto czyści złoto. Złoto czyści się w ogniu, prawda? A więc przechodzi przez próbę, żeby uzyskać tą najwyższą wartość. I Duch Święty wykorzystuje doświadczenia, przez jakie przechodzimy, dla naszego dobra. I jeśli przyjmujemy to wszystko w pokorze i w dziękczynieniu, i wyciągamy wnioski, wyciągamy lekcje z tego, to wtedy Bóg potrafi to obrócić ku naszemu dobru, potrafi uczynić z tego błogosławieństwo. Dlatego czytamy w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersz 10, że doświadczenia są dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. A w księdze Hioba jest taki tekst, 5 rozdział: szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmogącego, bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz Jego ręce leczą. Bóg wie, co jest nam potrzebne i dopuszcza czasami pewne doświadczenia, wiedząc, że one ukształtują nasz charakter, że nauczą nas polegać na Bogu, że potrafią czasami nas zawrócić ze złej drogi, na którą byśmy inaczej mogli wejść. Dlatego apostoł Paweł, który doświadczył wielu przykrych rzeczy w swoim życiu, napisał w drugim liście do Koryntian, rozdział 12: najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, by zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. A więc dzięki tym doświadczeniom, przez które on przeszedł, on zbliżył się do Boga, poczuł Bożą obecność w swoim życiu i też mógł oczyścić pewne rzeczy w swoim życiu, które były przeszkodą. Przeciwności, drodzy, kształtują charakter, uczą polegać na Bogu, więc nie zdragajmy się przed nimi. Tylko że to, czy przeciwności zmienią nas na lepsze, czy też nie, zależy od naszej postawy. Bo zdarza się przecież, że dwóch ludzi przechodzi przez te same doświadczenia, ale tylko jeden z nich staje się przez to lepszy, a drugi nie. Na przykład apostoł Piotr i Judasz. Obaj zaparli się Jezusa Chrystusa, prawda? Piotr zaparł się Jezusa Chrystusa trzykrotnie, Judasz też się zaparł Jezusa, sprzedając Jezusa, zdradzając Go. Ale co się stało później? Apostoł Piotr w pokorze prosił Boga o przebaczenie, wyznał swoją słabość, swój grzech i przyszedł do Boga z tym w pokorze. A co zrobił Judasz? Judasz był zbyt dumny. Judasz był samowystarczalny. On sam chciał wszystko załatwić. Zresztą to, że zdradził Jezusa, to celem jego było to, żeby zmusić Jezusa do opowiedzenia się Mesjaszem i zajęcia pozycji króla królów. On taki miał plan. A kiedy ten plan nie wypalił i przez to, że on wydał Jezusa, widział, że Jezus może być teraz stracony, zamiast tak jak Piotr ukorzyć się przed Bogiem, wyznać to, to Judasz odszedł od Boga. Jego plan zawiódł, powiesił się. On polegał na sobie. Natomiast Piotr oparł się na Bogu w obliczu swojej słabości.
I w wyniku tego doświadczenia Piotr stał się lepszym człowiekiem, bardziej wyrozumiałym człowiekiem. Wtedy Jezus mu mógł powiedzieć: paś owieczki moje. Wcześniej nie, Piotr się wcześniej nie nadawał do tego. Natomiast Judasz polegał na samym sobie i kiedy jego plan zawiódł, poszedł i powiesił się. Był zbyt dumny, żeby upaść na kolana, przyznać się, prosić o wybaczenie. Niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą, prawda? Nie mamy wpływu na wszystkie okoliczności. Nie wszystko zależy od nas. Ale od nas zależy postawa, jaką okażemy w rezultacie przeciwności. Był pewien człowiek, który nazywał się Viktor Frankl. Ten człowiek stracił podczas wojny swoich rodziców w obozie. Stracił swojego brata, stracił żonę w obozach koncentracyjnych. I on też trafił do takiego obozu. I tam naziści kazali mu się rozebrać do naga. Ściągnęli mu z palca jego obrączkę ślubną. Zamiast jego imienia i nazwiska wytatuowali mu numer. I pod tym numerem był znany, odczłowieczony. I pomyślał sobie tak: możecie zabrać mi ojca, matkę, brata, żonę, ubranie, nazwisko i wolność. Ale jest jedna rzecz, której mi zabrać nie możecie. A mianowicie wyboru, jak zareaguję na to, co się ze mną dzieje. Nie mamy wpływu na okoliczności. Nie wszystko od nas zależy, ale od nas zależy postawa, jaką zajmiemy w obliczu trudności i przeciwności. Do nas należy wybór, jak zareagujemy na to, jak traktują nas inni. Na okoliczności często nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, jak odpowiadamy na nie. I ta świadomość pozwoliła Franklowi zachować godność w najbardziej upokarzających chwilach w niewoli, w obozie koncentracyjnym. I Viktor Frankl po zakończeniu II wojny światowej przeżył ten obóz koncentracyjny i stał się po wojnie znanym psychologiem i pisarzem. I napisał tak: ci z nas, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, pamiętają ludzi, jacy przewinęli się przez baraki, dodając otuchy innym, dzieląc się ostatnim kawałkiem chleba. Może nie było ich wielu, ale byli dostatecznym dowodem na to, że człowiekowi można zabrać wszystko oprócz ostatniej z ludzkich wolności, wyboru własnej drogi i postawy niezależnie od okoliczności. Drodzy, jeśli okażemy Bogu wierność, wtedy będziemy wzrastać. Nasz charakter będzie się zmieniał na lepsze, mimo przeciwności, ponieważ w każdej trudności są ukryte sposobności. I ja chciałbym to na koniec zilustrować przez pewien pomnik, który jest w miasteczku amerykańskim zwanym Enterprise. To miasteczko znajduje się w Alabamie. Sama jego nazwa jest ciekawa, bo Enterprise to jest taka postawa przedsiębiorcza, prawda? A mimo trudności, przedsiębiorczość. I taką nazwę ma to miasteczko, gdzie stoi chyba jedyny na świecie monument poświęcony szkodnikowi, poświęcony insektowi szkodliwemu.
Jak do tego doszło? Oto ta historia. Na początku XX wieku insekt, zwany po polsku kwieciakiem bawełnianym, a po angielsku boll weevil, wyniszczył w tej okolicy Alabamy całą bawełnę. Wszystkie plantacje bawełny. A one były jedynym źródłem utrzymania dla całej praktycznie populacji tamtejszej. Wszyscy musieli porzucić uprawę bawełny za sprawą tego szkodnika. I co zrobili? Musieli się przerzucić na coś innego. I przerzucili się na uprawę orzeszków ziemnych. I w ciągu kilku lat orzeszki ziemne zaczęły im przynosić większe zyski niż kiedykolwiek bawełna. I w 1919 roku uczcili pamięć szkodnika, który przyczynił się do wyniszczenia bawełny, gdyż dzięki temu powodziło im się teraz dużo, dużo lepiej za sprawą orzeszków. Także w centrum swojego miasteczka, w centrum Enterprise, postawili mu pomnik. I tu widzicie, na szczycie tego pomnika jest właśnie wyobrażenie tego insektu, a obok tabliczkę, która wyrażała ich wdzięczność za to, że boll weevil przyniósł pomyślność dla ich miasteczka. Ten monument, drodzy Państwo, dobrze oddaje amerykańską mentalność, którą cechuje przedsiębiorczość, optymizm, duch dziękczynienia, a one mają swoje źródło w wierze w Boga. Także pielęgnujmy te cechy, pamiętając o miłości Bożej, objawionej w ofierze Jezusa Chrystusa za nasze grzechy, gdyż jest to wystarczający powód, to, że Jezus umarł za nasze grzechy, żeby być Bogu wdzięcznym, niezależnie od okoliczności. Tak jak apostoł Paweł, mimo że był w więzieniu, był wdzięczny. Dlaczego? Bo wiedział, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy. Poniósł największą ofiarę. I w związku z tym my też, niezależnie od trudności i przeciwności, możemy zawsze być wdzięczni, ponieważ wiemy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Bóg, drodzy, może nas zmienić na lepsze, tym łatwiej, im bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczamy Chrystusowi. I Bóg używa do tego trzech rzeczy. Po pierwsze, Pisma Świętego, które, jak czytaliśmy, apostoł Paweł napisał, i ja mogę to potwierdzić, w swoim doświadczeniu jest niezwykłą księgą. Jest to księga natchniona. Jest to księga napisana przez ludzi, którzy sami w sobie byli niedoskonali, ale którzy byli pod wpływem Ducha Świętego, kiedy pisali te słowa. Dlatego mają one takie oddziaływanie przez wszystkie te tysiące lat. Jakie wielkie oddziaływanie i pozytywne na życie ludzi jest Pisma Świętego, pod warunkiem, że to Pismo czytamy, że karmimy się, że czytamy je w pokorze, prosząc Ducha Świętego, aby prowadził nasze myśli, aby nas nawracał, bo tak jak żeśmy zauważyli, nawrócenie, metanoia, to jest proces, to się nie dzieje w jednym momencie i koniec, tylko to trwa przez całe nasze życie. Kiedy poddajemy się wpływowi Ducha Świętego, On może nas zmieniać, zmieniać nasz charakter na lepsze. I również Bóg używa okoliczności. Nawet kiedy przechodzimy przez trudności i przeciwności, próbujmy zachować w tym pogodę ducha. Próbujmy okazać w tym wdzięczność, ponieważ niejednokrotnie przeciwności prowadzą do sposobności. I nie byłoby wielu sposobności, gdyby nie było trudności. Gdyby nie ten insekt, nigdy by nie wpadli na to, żeby hodować orzeszki ziemne, tylko dalej by hodowali bawełnę, która przynosiła coraz mniejsze dochody. To tylko taki przykład. I pytanie dla nas, czy studiujemy Słowo Boże regularnie i z modlitwą. Czy prosimy Ducha Świętego o prowadzenie? Chciałbym was teraz zapytać, kto pragnie to robić? Kto pragnie studiować Pismo Święte regularnie, codziennie i prosić Ducha Świętego o prowadzenie? Niech podniesie rękę. Bóg, drodzy, potrafi wykorzystać
dla naszego dobra zarówno swoje słowo, jak i okoliczności, przez jakie przychodzimy, włącznie z przeciwnościami. Także proponuję teraz, abyśmy powstali i poproszę Boga o szczególne błogosławieństwo dla wszystkich z Państwa w studiowaniu Pisma Świętego, w prowadzeniu Duchem Świętym, a później pozostaniemy stojąc i zaśpiewamy wspólnie kolejną pieśń. Bardzo się to Państwu spodobało, że mogliśmy zaśpiewać razem wczoraj, także zaśpiewamy i dziś razem, a ponieważ chcemy też Bogu okazać szacunek, dlatego każdy, kto może, dobrze, żeby właśnie stał i skłońmy czoła do wspólnej modlitwy. Drogi Boże i Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca za Twoją miłość, za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie, którym możemy się cieszyć i radować. Za to, że mimo iż jesteśmy słabi i grzeszni, to otrzymujemy sprawiedliwość Jezusa Chrystusa przez Twoje miłosierdzie i przez Twoją łaskę. Daj, Panie, byśmy o tym zawsze pamiętali i abyśmy Ci zawsze okazywali wdzięczność z tego powodu. Dopomóż też, Ojcze, który widziałeś te ręce chętnych osób do tego, aby studiować Twoje Pismo i studiować je pod prowadzeniem Ducha Świętego. Proszę Cię, Ojcze, abyś wysłuchał tych próśb i abyś pobłogosławił. A pobłogosławił wszystkim, którzy otworzą Pismo Święte, którzy będą je czytać, aby odczuli Twoje szczególne błogosławieństwo z lektury Twojego Słowa i też spraw, abyśmy byli nie tylko czytelnikami, ale żebyśmy wdrażali w swoje życie to, co jest zawarte w Twoim Słowie. I pomóż nam, Ojcze, pamiętać, kiedy przechodzimy przez trudności, pamiętać o wdzięczności i być dobrej myśli, że Ty obrócisz ku dobremu wszystko dla tych, którzy Ciebie miłują, a my miłujemy Ciebie i oddajemy się teraz w Twoje ręce. Prosimy o to w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.